Okej, okay, to generalnie cieszę się, że dzisiaj tą prezentację mam o 11, dlatego że widziałem, że przede mną była prezentacja AWS, a po mnie jest to Unreal Engine. A ja akurat zamierzam opowiedzieć trochę o Unity i Google Cloud, więc tak myślę, że się fajnie dopełni. Będę mówił o paru narzędziach, usługach i paru koncepcjach, może których nie wszyscy z Was, które może spotkali. I linki do wszystkich takich narzędzi, do wszystkich tych zasobów będą na przedostatnim slajdzie na samym końcu, więc będzie to można sobie zrobić screenshot i prześledzić dokładnie o czym mówiłem. Okej, ja nazywam się Mirosław Skowroński i od 6 lat pracuję w krakowskim studio Reality Games. W Reality tworzymy i wydajemy gry mobilne. Wszystkie te gry są online, w takim pełnym znaczeniu tego słowa, to znaczy wszyscy gracze są widoczni na całym serwerze gry na całym świecie. Te gry są w modelu Games as a Service, czyli wydajemy ciągle aktualizacje co tydzień, co 2 tygodnie do tych gier, żeby rozszerzać ich funkcjonalności. I przez ten czas, kiedy pracuję w Reality, budowałem i rozwijałem zarówno backend, jak i frontend. I każdy projekt takiej gry wymaga użycia albo zbudowania usług pozwalających na zarządzanie ich zawartością, na analitykę, na komunikację z graczami. Natomiast przez ostatnie kilka lat wiele z tych usług, które trzeba sobie było zbudować samemu, albo były oferowane przez jakąś firmę, która specjalizowała się tylko w takiej usłudze, one były dostępne tylko w taki sposób. Teraz natomiast jest kilku takich dostawców usług, którzy mają pełen wachlarz wszystkich usług, które mogłyby być potrzebne w tworzeniu i w rozwoju gry mobilnej. Tę prezentację chciałbym rozpocząć od przedstawienia takich usług, głównie frontendowych, które w każdym projekcie gry mobilnej będą, czy raczej mogą być pomocne w jej utrzymaniu, w analizie i prowadzeniu nowego kontentu. Zacznę od wyboru silnika do gier i przejdę do zestawu usług od dwóch różnych dostawców. W drugiej części prezentacji opowiem trochę o backendzie w chmurze, z wprowadzeniem, na które usługi moglibyście zwrócić uwagę szczególnie. I pokażę taki troszkę tutorialowy, minimalny zestaw kroków do wdrożenia kodu na backendzie w chmurze. I na koniec, w najkrótszej części opowiem o komunikacji klient-serwer. Ta prezentacja składa się będzie z trzech części, ale ta pierwsza z nich, frontendowa, będzie najdłuższa, bo to jest obszar, na którym chciałbym się skupić najbardziej. Głównie dlatego, że te usługi zawarte w tej części frontendowej to są usługi, których można też użyć w grach single player, które jedynie komunikować się będą ze serwisami w internecie, żeby otrzymywać informacje od tych usług. Dobra, to może zaczniemy od samego wyboru silnika. Kiedy rozpoczynamy pracę nad nowym projektem gry, szczególnie jeśli zespół jest mały albo nie mamy dużego doświadczenia, albo jeśli zależy nam na szybkim prototypie, dobrym wyborem jest silnik do gier, który ma edytor i ten edytor wspiera workflow do budowania z komponentów. Istotne jest też, żeby silnik pozwalał na łatwe zbudowanie gry na inne platformy mobilne, bo wtedy portowanie gry, kiedy okaże się, że jest to coś, co chcielibyśmy zrobić, jest zdecydowanie dramatycznie mniej czasu i kapitałochłonne. I z takimi założeniami mamy kilka możliwości. Jest oczywiście Unity i Unreal Engine, poza nimi to jest Godot i Default, i może też Armory z Blenderem być jakąś opcją dla niektórych z Was. W zeszłym roku Crytek rozpoczął też pracę nad nową wersją CryEngine i ta nowa wersja miała wspierać systemy mobilne. Z tego co wiem, nie udało im się skończyć jeszcze prac nad systemem wsparcia dla iOS, przez to prace się opóźniały, a termin wydania w tej wersji zbliża się już bardzo, bardzo szybko. Więc tutaj może być delikatny poślizg, natomiast będzie to jakaś nowa opcja, która spełnia te wszystkie założenia. Generalnie podobną jakość i łatwość pracy można osiągnąć i w Unreal Engine, i w Godot, tak samo jak i w Unity, ale wydaje mi się, że najważniejszym argumentem jest ten rozwój Unity w ostatnich latach. Nie tylko jako silnik, ale jako firma, jako biznes i w związku z tym oferowane przez Unity usługi oraz partnerstwo z Google, którego wynikiem jest Google Maps for Gaming. I ciągle poszukuje małych firm, które oferują usługi i produkty podnoszące wygodę pracy z silnikiem lub rozszerzające jego możliwości, czy podnoszące jakość projektów, i stara się przejmować te firmy, po czym oferuje podobne usługi, które są już ściśle zintegrowane z ekosystemem Unity albo z samym silnikiem. Taka strategia i szybki wzrost w ostatnich latach pozwalają mi na pewną rekomendację silnika Unity dla nowych projektów, szczególnie że workflow pracy z Unity i tak świetnie sprawdza się w prototypowaniu nowych gier. Z wszystkich możliwości, szczególnie gdy pracujemy nad grą 2D, moim zdaniem dobrym wyborem jest Unity. I nie tylko ze względu na aktualny stan silnika, który pozwala na całkiem niezłą wydajność,
i ma dobrze zaprojektowany edytor z systemem komponentów i też dużą swobodę w rozszerzaniu go, w tworzeniu nowych narzędzi w tym edytorze. Podobną jakość i łatwość pracy można osiągnąć w Unreal, jak już mówiłem, ale ten rozwój Unity, te oferowane usługi to jest największy plus. O tych usługach Unity opowiem właśnie w tej części. Sam edytor silnika od pewnego czasu bardzo dobrze wspiera modularność i te części projektu, które spodziewacie się używać więcej niż jednej grze i które zawierają w sobie całą potrzebną funkcjonalność, można zrealizować jako paczkę Unity Package na zewnątrz projektu gry. I dzięki temu będziecie mogli taką funkcjonalność na przykład pobierania plików tłumaczeń z waszego serwera używać w wielu projektach, ale jej kod będzie znajdował się w jednym repozytorium i Unity Package Manager będzie pobierał tą paczkę do każdego projektu w najnowszej wersji. I to pozwala nie tylko na odseparowanie tej części kodu od tej części kodu paczki od kodu gry, ale też na propagowanie poprawek i usprawnień w łatwy sposób do wszystkich projektów, które z niego korzystają. W jednym miejscu robi się fiksy i każdy projekt ściąga najnowszą wersję paczki, która te fiksy już zawiera. W tej prezentacji nie będę się skupiał na silniku Unity, bo to zajęłoby zdecydowanie zbyt dużo czasu i nie zostałoby mi go na opisanie tych narzędzi, z którymi myślę, że małe zespoły albo solo deweloperzy mogli się do tej pory w ogóle nie zetknąć, a które oferują potężne i skalowalne możliwości pomagające w utrzymaniu i w rozwoju projektu. Przejdę więc od razu do usług, które oferuje Unity, pierwszy z tych dwóch dostawców, natomiast później opowiem o usługach oferowanych przez Google w ramach platformy Firebase i to będzie ten drugi dostawca. Unity Analytics to platforma, która pozwala na przegląd i analizę podstawowych informacji o graczach zebranych przez SDK dla Unity. Spośród najważniejszych metryk można wymienić opisane niżej DAU, MAU i ARPPU. Ilość nowych użytkowników, ilość sesji, retencje czy zweryfikowane zakupy w grze. Analityka powinna być pierwszym miejscem, w którym szukacie informacji o tym, kim są wasi gracze i jak wchodzą w interakcję z grą. Te predefiniowane informacje i segmenty są dobrą podstawą, te, które już oferuje Unity Analytics, ale myślę, że najważniejsze w narzędziu analitycznym są możliwości wprowadzenia szerszego zakresu danych, wizualizacja tych danych i synteza wniosków. Jednym ze świetnych narzędzi, które mamy do dyspozycji od razu w tej usłudze, jest tworzenie lejków, po angielsku funnel. I lejek to taki zdefiniowany przez nas, taka zdefiniowana przez nas sekwencja eventów analitycznych, dla których chcemy sprawdzić, jaki procent graczy przez nią przechodzi w części lub w całości. Na zwrocie widzicie taki lejek, który zawiera już informacje z eventów, które gracze wysłali. I pierwszy krok w tym lejku zawsze zlicza wszystkich graczy, którzy wywołali to wydarzenie, więc to zawsze będzie 100%. Natomiast każdy następny krok, jeśli będzie oznaczony niższą wartością niż poprzedni, to oznacza, że, i to pokazuje nam też, jak wielu graczy przerywa tą sekwencję. To jest szczególnie przydatne, kiedy chcemy sprawdzić, jak gracze zachowują się w naszej grze, kiedy wchodzą w interakcję z jakimś systemem, który wymaga skomplikowanych działań w wielu krokach. Na przykład samouczki. I stworzenie takiego lejka ze wszystkimi krokami w sekwencji samouczka pozwoli nam na ocenę, na którym kroku gracze przerywają go lub nawet przestają grać. Duża różnica w ilości graczy między jakimiś krokami wskaże nam, gdzie dokładnie leży problem, pomiędzy którymi krokami. Z tego względu dane analityczne powinniśmy wysyłać często, żeby lejki, które chcemy zbudować, z których chcemy wyciągać informacje, pomogły nam jak najbardziej dokładnie zlokalizować ten problem. Unity Analytics zawiera też zestaw standardowych eventów, które łatwo można wysyłać, wywołując jedną metodę w kodzie, ale powinniśmy również wysyłać te eventy zdefiniowane przez nas, które nie zawierają odpowiednika standardowych. W ten sposób będziemy mogli śledzić statystyki unikalne dla naszej gry, zauważać trendy i tworzyć lepsze lejki. Wysyłanie danych analitycznych to jest nieodłączna część każdego projektu, niezależnie od tego, że to jest prototyp czy projekt, który chcemy utrzymywać. Jeśli udostępniamy grę szerszej publiczności niż najbliższe grono znajomych, których możemy zapytać o opinię, no to musimy się upewnić, że będziemy mogli zebrać interesujące nas informacje statystycznie. Z tego powodu powinniśmy mieć gotowe rozwiązanie zawsze pod ręką, a implementacja w kodzie powinna być na tyle abstrakcyjna, żebyśmy mogli zmienić tę usługę zbierania danych analitycznych albo użyć więcej niż jednego dostawcy do takich usług bez zmian w kodzie gry. Dla osiągnięcia tego celu polecam stworzenie własnego Unity Package, czyli tego repozytorium kodu, o którym wcześniej wspominałem, które może być ściągane przez Unity Package Manager w dowolnym momencie i dowolnym projekcie. Taka paczka biblioteka do analityki może zawierać implementację kilku serwisów, na przykład zarówno Unity Analytics i Firebase Analytics i eksponować powinna interfejs, który pozwala na definiowanie nazwy eventu, jego parametry. Dzięki temu w nowym projekcie skupicie się tylko na zdefiniowaniu, kiedy wysyłacie jakiś event,
a nie w jaki sposób i do którego z serwisów. Unity Analytics pozwala też na eksport danych analitycznych jako plik CSV lub z użyciem REST API i to umożliwia wyciągnięcie jeszcze więcej wniosków z informacji o naszych graczach używając takiego raw data i automatyzację opartą na danych, czy też stworzenie jakiegoś własnego dashboardu z najważniejszymi informacjami o grze, który pokazuje nam, czy gra jest zdrowa, czy nie, czy powinniśmy podjąć jakieś działania. Jednak taki eksport możliwy jest wyłącznie dla planu Unity Pro, nie dla Personal czy Plus, więc jeśli nie planujecie zakupu licencji Unity Pro dla członków waszego zespołu, nie możecie liczyć na pełen dostęp do danych analitycznych. Jesteście ograniczeni do tego, co dashboard Unity Analytics na stronie Unity Services pozwala wam zobaczyć i sprawdzić. Unity Cloud Diagnostics to zestaw usług, w których skład wchodzą crashes and exceptions i user reports. Pierwsza z nich, Crashes and Exceptions, to usługa oferowana przez Unity, która zbiera informacje o wyjątkach i crashach z gry. Ten rodzaj analityki, czyli informacje o błędach, to jest właściwie kolejne fundamentalne narzędzie dla każdego zespołu, szczególnie w przypadku mobilnych platform, gdzie sprawdzenie stabilności działania waszej gry na wszystkich urządzeniach, które akurat macie pod ręką, kompletnie nie jest wiarygodnym wyznacznikiem stabilności, którą zobaczą gracze. Obecnie na rynku urządzeń mobilnych znajdują się setki, może nawet tysiące różnych modeli telefonów z Androidem i dziesiątki urządzeń z iOS. Są w różnych konfiguracjach sprzętowych z różnymi wersjami systemu. Użytkownicy będą mieli różną jakość połączenia internetowego i różne zestawy aplikacji, które mają uruchomione na urządzeniu i one konkurują o jego zasoby z waszą grą. W usłudze Crashes and Exceptions zobaczycie zagregowane i opisane metadanymi informacje o błędach. Będziecie mogli przeglądać, na jakim urządzeniu wystąpiły, jak często i zobaczycie stos wywołań, który doprowadził do błędu. Ponadto z każdym wysłanym błędem przesłane są też ostatnie logi Unity. To bardzo często pozwala zawęzić problem nie tylko do miejsca w kodzie, co daje wam stos wywołań, ale też do poprzednich błędów, które były obsłużone, więc nie wywołały wyjątku, nie pokazały się jako crash, ale spowodowały logi błędów w konsoli, a te logi znajdziecie przy informacji o crashu. Usługa Crashes and Exceptions od Unity myślę, że jest wystarczająca, żeby móc decydować o potrzebach wprowadzenia poprawek do gry, czy w ogóle wycofania wersji, jeśli będą zaczęły się pojawiać nowe aktualizacje i nie możemy tego kontrolować. Ale moim zdaniem Firebase Crashlytics, o którym powiem więcej za moment, prezentuje więcej informacji o błędach w lepszy sposób w interfejsie przeglądarki internetowej i pozwala na zaprezentowanie stabilności aplikacji w dashboardzie wraz z innymi informacjami o grze. To pozwala na taki jeden scentralizowany widok w Firebase, dashboard z najważniejszymi informacjami o stanie gry. I to jest coś, czego Unity jeszcze nie odświeżyło w swojej prezentacji danych z usług Unity. Na stronie Unity Services na dashboardzie jest bardzo wiele zakładek, do których można wejść, ale nie ma takiego scentralizowanego widoku, jak dobrze jest aktualnie z grą, czy jest zdrowa, czy może są jakieś problemy, na które powinniśmy reagować. Kolejna usługa Unity to pozwala na pokazanie graczom UI z łatwym zgłoszeniem błędów wraz ze zrzutem ekranu i opisem problemu. Więc w przypadku nieprawidłowego stanu gry, który nie spowodował crasha, gra dalej działa, możemy poprosić gracza o podanie krótkiego opisu, co właśnie zrobił, żebyśmy mogli lepiej przeanalizować, co poszło nie tak. Możliwe jest też całkowite ominięcie interakcji z graczem i wysłanie raportu automatycznie wraz ze zrzutem ekranu. I to często okazuje się wyjątkowo pomocne w czasie analizy błędu, mając taki zrzut zaraz po wydarzeniu się czegoś nieoczekiwanego. User reporting jest paczką od Unity, tak jak pozostałe Unity Services, oferowane jest jako Unity Package, które udostępnia API pozwalające w łatwy sposób wysyłać raport, skonfigurować, jakie informacje chcemy w nim uwzględnić, zrzut albo zrzuty ekranu i opcjonalny opis gracza. Wszystko to jest dostępne na platformach mobilnych, desktop i web. Podobnie jak w przypadku analityki i w wypadku raportów, dobrym pomysłem może być stworzenie takiej abstrakcji, która ukryje nam Unity User Reporting implementację, żeby ewentualna migracja na inny system była łatwiejsza i znowu to można zrealizować przez Unity Package hostowany w osobnym repozytorium. Ponadto każdy rodzaj informacji, którą chcielibyście dysponować podczas przeglądania takich błędów nadesłanych przez użytkowników, możecie je przesłać z raportem jako dodatkowe informacje, np. ostatnie logi Unity czy rodzaj połączenia internetowego, albo czas, jaki minął od kiedy gra została włączona. Te rzeczy mogą się okazać bardzo pomocne w czasie analizy błędów i w czasie szukania podobieństw. Integracje usługi Unity pozwalają na utworzenie połączenia między Jira lub Trello, a takim User Reports. I to szczególnie łatwe w integracji jest Trello.
Pozwala to na skrócenie czasu i na zmniejszenie wymaganej pracy, jaka jest potrzebna, żeby zgłoszenie od gracza pojawiło się w systemie zarządzania zadaniami dla zespołu. Jest to równie pomocne, co ryzykowne, bo może wymknąć się spod kontroli. Tracimy dostęp, tracimy możliwość do redagowania opisu zadania i zdecydowania, czy warto w ogóle jakiś problem brać pod uwagę. Automatyzacja budowania oprogramowania to jest bardzo ważna rzecz nie tylko dla programistów w projekcie, ale dla całego zespołu. Kiedy manualnie budujemy projekt, to wymaga poświęcenia czasu członka zespołu. Najczęściej na czas wykonywania takiego buildu maszyna, na której pracuje ta osoba, jest używana i efektywnie zatrzymuje się praca z Unity aż do momentu, kiedy build się zakończy. A potem tak zbudowany artefakt jeszcze należy oznaczyć i udostępnić. I wszystkie te kroki można zautomatyzować, a buildy wykonywać w odpowiedzi na każdą zmianę w repozytorium kodu, dodatkowo upewniając się, czy wszystkie testy kończą się powodzeniem, a w razie problemów programiści otrzymają powiadomienie i będą mogli łatwo sprawdzić, która zmiana spowodowała problem. W zautomatyzowanym środowisku każdy zbudowany artefakt z obecnego i z przeszłych stanów repozytorium jest dostępny do pobrania przez wszystkich członków zespołu. Dzięki temu można w pełni uniknąć manualnej pracy, czy nawet komunikacji, kiedy ktoś potrzebuje dostać ostatni build gry. Ten proces nie jest czymś niezwykłym w pracy programistów, ale jest często zaniedbywany w małych zespołach, mimo że jest bardzo pomocny nie tylko w automatyzacji, ale też w archiwizacji, ale przede wszystkim w szybkim raportowaniu błędów przez wykonywanie testów przy każdej zmianie w projekcie. Ten cały proces nazywa się CI/CD, Continuous Integration, Continuous Deployment, czyli ciągła integracja nowego kodu, która podlega automatycznym testom oraz ciągła dystrybucja oprogramowania, o której opowiem za chwilę. Unity Cloud Build posiada łatwy proces integracji dla repozytoriów hostowanych na publicznych serwerach GitHub, GitLab i Bitbucket. Konfiguracja Cloud Build jest przystosowana specjalnie do procesu budowania używanego przez Unity. To pozwala nam na pełną kontrolę dzięki możliwości zdefiniowania skryptów z C#, które mogą być wykonane przed i po etapie budowania projektu. Informacje o tych skryptach znajdziecie w dokumentacji Unity, szukając atrybutu post-process build albo klasy build pipeline. Skonfigurować można wiele rodzajów buildów tworzonych po zmianach w kodzie repozytorium na dowolnym branchu. Dla każdego mamy możliwość sprecyzować różną listę scen, które będzie odsłonięte na buildzie, flagi, które możemy sprawdzać w kodzie gry i reagować na nie, klucze używane do podpisania builda i więcej. Zupełnie realistyczne, myślę, jest uważać Unity Cloud Build jako takie w pełni zrealizowana usługa CI, która przyspieszy pracę nad projektem. Dzięki temu, że jest narzędziem dedykowanym dla Unity i konfigurowanym w portalu deweloperskim usług Unity, nowy projekt może być skonfigurowany w dosłownie kilka minut. Usługa Unity Distribution Portal jest częścią CD, czyli Continuous Deployment, w tym wcześniej wspomnianym CI/CD, który oferowany jest przez Unity i stanowi rozwinięcie Cloud Build. Każda pomyślnie zbudowana w Cloud Build wersja gry może zostać użyta w Unity Distribution Portal jako artefakt, który zostanie przygotowany i przesłany do sklepów aplikacji mobilnych. Unity Distribution Portal wspiera aktualnie dystrybucję dla tych sklepów, które widzicie na zrzucie ekranu. Pamiętać trzeba jednak, że każdy z tych sklepów ma swoje wyjątkowe wymagania. Są związane z wymaganym wsparciem językowym dla gry, prezentacją w sklepie, z różną dostępnością regionalną. No i w końcu każdy sklep ma swoje zasady podziału zarobionych pieniędzy z producentem gry. Przygotowanie projektu na dystrybucję w tych sklepach z aplikacjami mobilnymi dla Androida wymaga trochę pracy, ale dzięki użyciu Unity Distribution Portal jest zdecydowanie łatwiejszy niż jeszcze rok czy dwa lata temu. Szczególnie trudne było wsparcie obsługi zakupów w grze free-to-play, z uwagi na to, że każdy z tych sklepów ma swoje własne API i SDK do płatności w grach mobilnych. Najczęściej będziemy te płatności weryfikować i eskalować na serwerze, co wymaga poświęcenia czasu na poprawne i eleganckie rozwiązanie w kodzie zarówno klienta gry, jak i serwera, żeby obsłużyć te różne formaty komunikacji z serwisami płatności. W przypadku klienta gry ten problem był jeszcze bardziej skomplikowany, bo producenci gier zmuszeni byli do konstruowania jakichś skomplikowanych pipeline'ów, do przepakowywania gry, tak żeby dla każdego sklepu wyprodukowany był inny build, inny artefakt zawierający wymagany przez ten sklep SDK do zakupów i tylko to SDK. Unity Distribution Portal pomaga nam rozwiązać ten problem i to przepakowywanie naszej gry jest całkowicie zautomatyzowanym krokiem. Naszym zadaniem jest tylko użycie paczki Unity In-App Purchases, która jest udostępniona przez Unity Package Manager i ona zawiera interfejs do obsługi płatności w aplikacjach mobilnych, ale konkretne implementacje dla każdego ze sklepów wybierane są automatycznie w przepakowywaniu gry w Unity Distribution Portal.
Unity w pakiecie usług Analytics oferuje też narzędzie Remote Settings, natomiast dostępna jest też osobna usługa, która nazywa się Unity Remote Config. Ona jest następcą Remote Settings. Obie te usługi spełniają podobne cele, pozwalają na sterowanie zmiennymi w kodzie gry z poziomu panelu usług Unity w oparciu o segmentację graczy albo procentową dystrybucję. I mimo tego, że Remote Config jest nowszą odsłoną tej samej usługi i najprawdopodobniej to na niej skupiać się będzie Unity w rozwoju jej, ona nie posiada możliwości tworzenia eksperymentów, AB testów w oparciu o stworzone zmienne. I z tego właśnie powodu omówię Remote Settings i AB Testing z usługi Unity Analytics, a nie Remote Config. Możliwość przeprowadzenia AB testów jest niezwykle pomocna podczas decydowania o zmianach, pozwala w nowych wersjach gry testować dwa systemy samouczka, pokazywać części graczy nowe ikony, a pozostałe stare i porównać, jaki wpływ na retencję miałoby wprowadzenie nowych ikon, zanim zmianę zobaczą wszyscy gracze. Dla każdej zdefiniowanej w Remote Setting zmiennej utworzyć można AB test. Tego rodzaju test polega na wysłaniu określonej procentowo części graczy innej wartości zmiennej z Remote Settings niż domyślna i porównanie różnic w retencji D1 lub D7. I tylko na takie cele eksperymentu pozwala Unity AB Testing. Usługa Firebase, analogiczna usługa Firebase, o której będę wspominał za momencik, oferuje kilka metryk więcej i możliwość zdefiniowania wielu metryk śledzonych jednocześnie w czasie trwania eksperymentu, więc obiektywnie możemy powiedzieć, że AB testing Firebase jest lepiej zrealizowany niż w Unity. Na podstawie różnic w wynikach eksperymentu dla grupy kontrolnej, która dostała domyślną wartość zmiennej i dla pozostałych grup, ich może być wiele, które otrzymały inne warianty tej zmiennej, możemy podejmować decyzje oparte na opiniach graczy, nie na naszych własnych. Jeśli retencja graczy, którzy zobaczyli w grze inny wariant graficzny jakiegoś kluczowego elementu interfejsu jest wyższa, to jest dla nas sygnał, że prawdopodobnie powinniśmy wszystkim graczom pokazywać ten właśnie wariant z wyższą retencją. AB testy powinny być przeprowadzone zawsze wtedy, gdy chcemy wprowadzić do gry jakąś zmianę, która będzie miała bezpośredni wpływ na jej odbiór przez gracza, będzie wchodzić w interakcję z graczem bezpośrednio, na przykład zmiany elementów graficznych. I kiedy możemy pozwolić sobie na opóźnienie wprowadzenia jej o kilka albo kilkanaście dni, przez które ten AB test będzie trwał. Za to zyskujemy większą pewność, czy taka zmiana pomoże nam utrzymać graczy, czy przeciwnie. Teraz przejdę do usług, które oferuje Google Firebase. Firebase to jest zestaw usług od Google, które pomagają twórcom aplikacji mobilnych, ogólnie aplikacji mobilnych, już od wielu lat w kontrolowaniu stanu swoich produktów, w analizowaniu zachowania użytkowników, w realizowaniu nowych funkcji w ich aplikacjach, które z Firebase wymagałyby poświęcenia od tych producentów gier i aplikacji i zasobów na stworzenie tych usług na własnych serwerach. Wachlarz usług Firebase jest bardzo duży. Niestety nie wszystkie z nich wspierają Unity, ale te najważniejsze, o których chciałbym chwilę opowiedzieć, obsługiwane są w silniku Unity przez paczki Unity Package, dostępne do pobrania w dokumentacji Firebase. Większość usług, o których opowiem, to odpowiedniki tych dostępnych w Unity, ale dla każdej z nich postaram się podać powód, dlaczego ta oferowana przez Firebase może być dla nas bardziej wartościowa. A to, że Firebase i Unity zdają się pokrywać w oferowanych usługach, to wcale nie jest przypadek i do tego wrócę na końcu tej pierwszej frontendowej części prezentacji. Analogiczna dla usługi Unity Crashes and Exceptions, usługa od Google to Firebase Crashlytics. Kilka lat temu Crashlytics był produktem firmy Fabric, służącym do monitorowania i zarządzania wyjątkami i crashami aplikacji mobilnych, który był ogromnie pomocny również dla nas w Reality. Google jednak, widząc narzędzie tak chętnie stosowane przez deweloperów aplikacji mobilnych, wykupił Crashlytics od firmy Fabric i za kilka miesięcy wkomponował w swoje usługi Firebase. Na dashboardzie Firebase Crashlytics znajdziemy niezbędne opcje filtrowania po platformie, wersji aplikacji, wersji systemu operacyjnego, urządzenia, czy nawet po modelu, jednym konkretnym modelu urządzenia, co bardzo często pozwala na określenie, czy jakiś szczególnie trudny do zaprodukowania błąd występuje tylko na jednej wersji systemu operacyjnego, albo gorzej, tylko na jednym modelu urządzenia. Dla każdego wyjątku lub crasha w Firebase Crashlytics znajdziemy podobne informacje do tych w usłudze Unity. Jednak Firebase oferuje dodatkową funkcjonalność zamykania problemu oraz dodawania opisu do problemu, który widoczny będzie dla wszystkich użytkowników Firebase z naszego zespołu. Zamknięcie problemu spowoduje oznaczenie go w Crashlytics, żeby zakomunikować innym członkom zespołu, którzy mogliby zająć się analizą błędów, że ten został już naprawiony i w kolejnej wersji gry nie powinien wystąpić. W przypadku wystąpienia przynajmniej jeden raz takiego problemu, który został zamknięty w niższej wersji gry,
Firebase powiadomi nas o tym, że nastąpiła regresja i błąd oznaczony wcześniej jako naprawiony wciąż występuje. To będzie dla nas sygnał, że trzeba się temu przyjrzeć bliżej. Dodawanie opisów do błędów może sprawdzić się w niektórych zespołach. Tam mogą znaleźć się takie informacje jak komentarze programistów, którzy pracowali nad tym błędem, próbowali go naprawić, ale nie udało im się tego do końca. Natomiast znaleźli coś interesującego, co chcieli przekazać kolejnej osobie, która się tym zajmie. Mogą tam być też takie informacje jak kroki, jak zaprodukować błąd. Firebase Analytics może być używane razem z Unity Analytics i to pomoże skorzystać z funkcjonalności obu serwisów do analizy danych, agregacji i segmentacji, tworzenia lejków i eksportu danych. Większość funkcjonalności oferowanych przez analitykę Unity i Firebase jest podobna, więc krótko mówię dodatkowe możliwości Firebase. Firebase Analytics poinformuje nas na dashboardzie Firebase o nowych, powracających lub występujących szczególnie często problemach z błędami i stabilnością. Domyślnie dostaniemy te informacje również do skrzynki e-mail, kiedy tylko zostaną wykryte. Dashboard stabilności ostatniej aktualizacji pozwala na szybką analizę adopcji i ilości crashy, a w wypadku zbyt dużej niestabilności nowej wersji gry, system powiadomień Firebase wyśle do nas e-mail z informacją, że należy wstrzymać dalszą adopcję nowej wersji, wprowadzić odpowiednie poprawki i wypuścić nową, powtarzając ten proces. Dla każdego wysłanego przez klienta gry eventu analityki, Firebase oferuje widok szczegółowy z opcjami filtrowania po wersji gry, po platformie czy definiowanym przez nas segmencie. W tym widoku dostajemy więcej podstawowych informacji o graczach, którzy wygenerowali ten event, jak również ilościowe dane w wybranym okresie czasu. Analiza takich eventów, szczególnie jeśli zmieniamy w grze sposób prezentacji jej funkcjonalności, np. ceny ulepszeń w postaci czy balans mechaniki gry, pozwala nam na porównanie, jak zmienia się ilość i częstotliwość interakcji ze zmienionymi elementami gry i na podstawie takich danych możemy podejmować dalsze decyzje. Przewagą Firebase nad Unity jest łatwość w stworzeniu pipeline'ów danych analitycznych za pomocą Google BigQuery. To jest produkt Google, który uruchomimy na platformie Google Cloud i dzięki niemu bez wymogu kupienia droższej licencji, jak w przypadku eksportu z Unity Analytics, będziemy mogli wyciągnąć dane analityczne z Firebase prosto do skonstruowanej przez nas funkcji, która obrabia te dane. I to jest zdecydowanie zaawansowane zastosowanie dla większych zespołów, które mogą sobie pozwolić na włożenie dodatkowej pracy w lepszą analizę gry, ale użycie Firebase Analytics już od początku otwiera nam drzwi dla takich możliwości. Przewagą Firebase nad Unity jest łatwość w tworzeniu pipeline'ów. Duplikat slajdu. Firebase Cloud Messaging to usługa wysyłania push notyfikacji do wszystkich graczy albo do grup określonych przez temat notyfikacji, który nazywa się Notification Topic. Możliwe jest też wysłanie push notyfikacji do jednego gracza, ale jest to funkcja dostępna tylko dla SDK Cloud Messaging dla środowiska backendowego. Użycie jej w kodzie serwera to jest świetne rozwiązanie, które pozwoli na informowanie graczy za pomocą rzadko wysyłanych push notyfikacji, które dotyczą tylko najważniejszych wydarzeń w grze. Planując kiedy i jakie push notyfikacje będziecie wysyłać swoim graczom, miejcie zawsze na uwadze, że kiedy wysyłacie ich wiele, kiedy wysyłacie często takie notyfikacje, albo kiedy po prostu nie dają graczowi ważnych dla niego informacji, tylko przeszkadzają mu w ciągu dnia, na przykład wysyłacie każdego dnia informacje o tej samej ofercie zakupu w aplikacji free-to-play, to szybko spowoduje, że gracze zablokują wszystkie notyfikacje, które od was dostają, bo tak jest najprościej. Można oczywiście blokować konkretnie topiki do ustawienia systemu Android na przykład, ale gracz zwykle zablokuje je wszystkie. I tego chcemy uniknąć, bo push notyfikacje są świetnym narzędziem do utrzymywania wysokiej retencji i informowaniu graczy, kiedy jakieś ważne dla nich wydarzenia miały miejsce, a ich akurat nie było w grze. Na przykład kiedy skończyła się budowa czy badania w grze strategicznej, albo dostępny jest nowy rozdział w przygodzie, którą wypuszczacie w częściach wraz z update'ami do gry. Dostępne w dashboardzie Cloud Messaging ręczne wysyłanie push notyfikacji. Na zwrocie po prawej możecie zobaczyć, jak wygląda taki kreator notyfikacji. To wygodny sposób na poinformowanie graczy o nowej wersji gry, która jest wymagana, żeby móc się do niej zalogować, czy też rozpoczęciu wydarzenia okolicznościowego. Topiki, o których wspomniałem wcześniej, to mechanizm selekcji grupy odbiorców wysyłanej notyfikacji. Wszyscy gracze nasłuchują jeden domyślny topik i dzięki temu możemy wysyłać pusze do wszystkich, a SDK Firebase Cloud Messaging pozwala nam nasłuchiwać również inne topiki. Tym sposobem możemy utworzyć topik dla graczy frakcji A i topik dla graczy frakcji B w naszej grze MMORPG, a kod klienta gry po stworzeniu postaci gracza i wyborze frakcji, dla której postać będzie walczyć,
użyję tego SDK Cloud Messaging do zapisania się do otrzymywania push notyfikacji w topiku frakcji postaci gracza. Dzięki temu będziemy mogli wysłać ręczny push do wszystkich graczy z frakcji A, gratulując im wygrania sezonu walk na arenach, i ręczny push do wszystkich graczy w frakcji B, informując, że dzielnie walczyli i w następnym sezonie będą mogli się odegrać. Firebase Remote Config i AB Testing to tandem usług, których przewaga nad rozwiązaniem Unity leży w rozszerzonej konfiguracji eksperymentów. AB Test może być zdefiniowany dla konkretnych segmentów graczy, co pozwoli na ograniczenie testów tylko do określonych krajów, do określonych poziomów postaci gracza czy ustawionego w grze języka. Te segmenty zależą od tego, jakie eventy analityczne wysyłacie o graczach i jakie segmenty dla nich definiujecie. Drugą różnicą na korzyść Firebase jest to, że pozwala na zdefiniowanie wielu metryk, które będą śledzone w eksperymentach. Na zrzucie ekranu po prawej możecie zobaczyć w Bowls. Tam są wszystkie metryki, które będą liczone i porównywane pomiędzy różnymi wariantami w eksperymencie. Przez to jest z powodu bardziej czytelnego interfejsu. Na tę chwilę polecam użycie usługi Firebase zarówno do remote config, jak i do przeprowadzania AB testów. Podsumowując pierwszą część frontendową, Unity i Google to dwie firmy, które w ostatnich latach pokazały nam, że bardzo poważnie podchodzą do agresywnego rozwoju swoich usług dla twórców aplikacji mobilnych i gier. Obie firmy mają już pokaźną ofertę w tym zakresie, szczególnie Firebase, i zdobywają kolejne rozwiązania, nie tylko pracując nad nimi wewnętrznie, ale również wykupując istniejące na rynku produkty i wchłaniając je, jak to było na przykład z Crashlytics. W przypadku Unity możemy oczekiwać coraz lepszego pokrycia narzędziami wyspecjalizowanymi dla gier i aplikacji mobilnych. Android i iOS to bardzo ważne platformy dla Unity. Google natomiast za priorytetową uważa platformę Android i to ją wspiera najwcześniej swoimi natywnymi SDK dla usług Firebase, więc z tego powodu powinniśmy być gotowi na miesiące opóźnienia pomiędzy pojawieniem się jakiejś nowej usługi w trybie beta dla Android i iOS, a jej wersją dla Unity. Natomiast to nie jest przeszkodą nie do pokonania dla tych programistów Unity, którzy mają doświadczenie i wiedzę o natywnych platformach mobilnych i są gotowi na napisanie kodu będącego pomostem pomiędzy biblioteką androidową a kodem C# użytym w Unity. Poleganie na niektórych usługach Unity i Google uważam, że za najlepszą strategię dla małych zespołów chcących szybko przetestować i wprowadzić na rynek gry, które omówiłem, z pewnością będą przydatne dla zespołów trochę większych, więc myślę, że choćby z tego powodu warto jest przygotować się na użycie ich wszystkich. Dla programistów Unity szczerze polecam otworzyć sobie taki projekt szablonu gry mobilnej zawierającej wszystkie lub część z tych usług. Dzięki takiemu szablonowi będziecie w stanie szybko rozpocząć pracę nad nowym projektem, nad prototypem, mając już gotowe elementy, które służą do podłączenia usług Unity i Firebase, i nie będziecie za każdym razem marnować czasu na importowanie bibliotek, napisanie implementacji, testowanie na urządzeniach mobilnych, czy na pewno o niczym nie zapomnieliście tym razem. W tej części chciałbym przedstawić taki bardzo praktyczny wstęp do wdrażania skonteneryzowanego backendu na platformę Google Cloud, krótko odpowiedzieć o serverless i komunikacji client-server. Dobrze. Zarówno Google Cloud, jak i konkurencyjne usługi mają w ofercie narzędzia i systemy, z których takich kilka podstawowych będzie użyteczne w każdym projekcie backendu growego, w takim samym stopniu jak tworzenie backendu dla dowolnego innego biznesu. Za wyborem Google Cloud stoi jednak, że użycie Firebase i Google Play Games, kiedy tworzymy androidowe gry, tworzy zasoby w konsoli Google Cloud, a więc użycie produktów Google nie będzie wymagać od nas nauczenia się obsługi jakiegoś innego panelu administracyjnego, bo zarówno te serwerowe usługi, czyli w Google Cloud, jak i te frontendowe usługi jak Firebase i Google Play Games, one będą konfigurowane administracyjnie w tym samym środowisku. Dzięki temu unikniemy marnowania czasu na uczenie się i działania w różnych systemach administracyjnych dwóch różnych dostawców. Ponadto niemal każda usługa w Google Cloud ma dzienną albo miesięczną pulę zasobów, za wykorzystanie których nie zostanie naliczony żaden koszt. Oraz rabat $300, który może zostać wydany na usługi Google Cloud. Ta promocja obowiązuje wyłącznie dla nowych kont i trwa tylko jeden rok od momentu rejestracji. Myślę więc, że jest całkiem prawdopodobne, że przy rozsądnym użyciu Google Cloud przez długi czas nie zapłacimy ani grosza za uruchomiony backend w czasie rozwoju projektu, bo te drobne opłaty, które zostaną naliczone po wykorzystaniu tych dziennych, miesięcznych limitów, one zostaną pokryte przez ten rabat. Będę używał, moim zdaniem, świetnej infografiki w tej części wykładu. One są od autorstwa thecloudgirl.dev. Jeszcze link wspomnę na samym końcu, więc można czekać ze screenshotem do ostatniego slajdu.
która pracuje dla Google, tworząc treści dla kanału YouTube Google Cloud i jest współtwórczynią podcastu Google Cloud Platform. Zarówno kanał YouTube, jak i podcast gorąco Wam polecam, jeśli interesuje Was krótsza na YouTube. Wydaje mi się, że te filmy tam na YouTube są jedno- albo dwuminutowe, albo dłuższa w podcaście, forma zdobywania informacji o nowościach w Google Cloud. Osoby, które do tej pory nigdy nie interesowały się ofertami platform chmurowych albo nie miały cierpliwości do analizowania wszystkich usług Google Cloud, bo tam po lewej stronie można rozwinąć jakieś 80 albo 70 ikonek, z których każda prowadzi do innego produktu w Google Cloud, ta infografika jest dla Was. Po lewej stronie znajdują się usługi te bardziej tradycyjne, w tym rozumieniu, że dla użytkownika takiej usługi widoczna jest instancja maszyny wirtualnej, która ciągle działa i oferuje dostęp sieciowy pod przydzielonym jej adresem IP. Ale im bardziej w prawo się przesuwamy, w tym mniej konwencjonalne, takie bardziej odseparowane od informacji o zasobach sprzętowych stają się usługi. Trzy najbardziej z prawej to usługi serverless, które zupełnie ukrywają przed użytkownikami warstwę sprzętową, a koszt ich działania skaluje się w zupełności z użyciem zasobów, nie ze stałą opłatą za ich wynajem, jak w przypadku tych po lewej stronie. W dalszej części skupię się na Compute Engine oraz Kubernetes Engine, a o usługach serverless wspomnę na końcu na przykładzie usługi działającej w Cloud Run. Compute Engine to usługa w Google Cloud, która będzie zapewne najłatwiejsza do zrozumienia dla tych z Was, którzy nie pracowali z chmurą. To jest usługa, która pozwala na uruchomienie instancji maszyny wirtualnej, oferującej zasoby, które możemy w relatywnie łatwy sposób skalować. Jest to praktycznie bliskie wykupienia maszyny wirtualnej u dowolnego dostawcy w centrum danych. Oferuje zdecydowanie łatwiejsze metody skalowania i czytelny interfejs dostępu i nie ogranicza nas w tym, jakie oprogramowanie możemy na niej uruchomić. Tak jak wspominałem, to będzie taka część delikatnie tutorialowa, bo chciałbym Wam pokazać te kilka kroków, minimalne kilka kroków, które są wymagane, żeby wdrożyć jakikolwiek kod na serwer w chmurze. Od tego momentu, kiedy już to zobaczycie, myślę, że samą eksploracją poradzicie sobie z poznaniem wszystkich możliwości. Podczas tworzenia takiej nowej instancji w Compute Engine, wybranie rejony US East 1 albo US West 1 i maszyny F1 Micro, która ma dostępny aż jeden współużytkowany rdzeń i 614 MB pamięci RAM, umożliwi Wam skorzystanie z w pełni darmowego tieru Google Cloud. I tylko taka konfiguracja regionu i maszyny objęta jest w tym pełni darmowym tierem na zawsze, albo bardziej realistycznie, dopóki Google nie zmieni polityki i przestanie go oferować. Dla praktycznych zastosowań 614 MB RAM-u i jeden rdzeń procesora to zdecydowanie za mało, żeby uruchomić serwer gry z bazą danych i jeszcze komfortowo testować tę grę z jakąś małą liczbą użytkowników. Do tego będzie potrzebna bardziej potężna maszyna, minimum 2 rdzenia procesora i 4 GB pamięci RAM, ale możecie podejść do tego ewolucyjnie i zacząć pracę nad darmowym F1 Micro. Nabierzecie przez ten czas doświadczenia w obsłudze konsoli Google Cloud i wypracujecie sobie najlepszy sposób na wdrażanie swojego serwera gry. W momencie, kiedy zauważycie potrzeby posiadania większych zasobów sprzętowych, możecie wyskalować Wasz backend z poziomu dashboardu Compute Engine, przenosząc go na potężniejszą maszynę. We wdrażaniu serwera niezwykle pomocna okaże się konteneryzacja. Celem konteneryzacji jest spakowanie napisanego przez nas kodu w dowolnym języku oraz wszystkich jego zależności. W zależności od bibliotek, przez runtime języka, aż po narzędzie systemowe, które potrzebujemy używać. Najprostszym sposobem na skonteneryzowanie kodu naszego serwera gry jest zainstalowanie oprogramowania Docker na komputerze, którego używamy do pisania kodu. Umieszczenie pliku tekstowego o nazwie Dockerfile w repozytorium kodu z zawartością, która może wyglądać podobnie jak na zrzucie po prawej. I wywołanie polecenia Docker Build, które spakuje cały nasz kod razem z zależnościami i narzędziami systemowymi do obrazu kontenera. I w przeciwieństwie do obrazów maszyn wirtualnych, kontener jest wyjątkowo lekkim rozwiązaniem, bo nie zawiera w sobie pełnego systemu operacyjnego, który w przypadku maszyny wirtualnej jest uruchomiony specjalnie dla niej. To zwiększa wtedy rozmiar obrazu maszyny wirtualnej, wymaga więcej zasobów systemowych do działania. W skrajnych przypadkach system operacyjny na maszynie wirtualnej może konsumować więcej zasobów niż kod, który jest uruchamiany na niej. Taki kontener może być budowany dla każdej wersji naszego kodu i uruchamiany na każdej maszynie, która spełnia wymagania architektury procesora, czyli zbudowany na x86 program i obraz kontenera, uruchomiony na ARM64 nie będzie. Trzeba by na ARM64 zbudować taki kontener po raz kolejny.
Ma też zainstalowane oprogramowanie uruchamiające kontener. To jest oczywiście wymóg. Ten serwer musi mieć jakikolwiek container runtime. Kontener zawiera w sobie wszystkie wymagane zależności, więc nie musimy się martwić o brak bibliotek, kompilatora czy odpowiedniej wersji Pythona na maszynie, na której uruchamiamy nasz serwer. I na tym bardzo skróconym i okrojonym opisie chciałbym zakończyć omówienie, czym są kontenery. Zachęcam jednak do wyszukania Docker Containers w Waszej ulubionej przeglądarce, przejrzeniu dokumentacji i zastanawianiu się, jak wspaniały byłby świat, w którym wszystko, czego nasz kod wymaga, możemy spakować do archiwum i to archiwum możemy uruchomić na dowolnym systemie operacyjnym. Dzięki kontenerom jesteśmy trochę bliżej takiego idealnego świata. Utworzony z naszego kodu serwer kontener dostępny jest póki co tylko lokalnie na komputerze, na którym pracujemy, jednak możemy użyć rejestru kontenerów Docker Hub, który dostępny jest pod adresem hub.docker.com i podobnie jak kod wypychamy za pomocą polecenia git push do repozytorium z kodem, tak i zbudowany lokalnie kontener możemy wypchnąć, używając polecenia docker push do repozytorium obrazów kontenerów. Podczas tworzenia nowej instancji w Compute Engine konfigurujemy też jej system operacyjny. W tym wypadku jest wybrany taki, który używa systemu zoptymalizowanego do kontenerów. To będzie odpowiednio okrojony Linux, który zużywa mniej zasobów niż pełen Debian czy CentOS i zapewni nam platformę z dostępnym Dockerem, na którym możemy uruchomić nasz kontener. Na tym zrzucie możecie zobaczyć otwartą sesję SSH do nowo utworzonej instancji serwera, pobranie wcześniej zbudowanego i wypchniętego do Docker Hub kontenera pierwszym poleceniem, uruchomienie go z przekierowaniem ruchu z portu 80 na zewnątrz do portu 3000 w kontenerze w drugim poleceniu. Tak się dzieje dlatego, że w kodzie mojego serwera, ten, który jest wewnątrz obrazu kontenera, uruchomiony jest serwer HTTP na porcie 3000. I na końcu poleceniem Docker PS sprawdziłem, że faktycznie mój kontener z kodem serwera działa od 11 sekund i jest dostępny przez publiczny adres IP, który jest przydzielony tej instancji Compute Engine. Na tym zrzucie możecie zobaczyć, jak wygląda jedna z moich maszyn wirtualnych, która jest aktualnie uruchamiana na Google Cloud Compute Engine. Ta maszyna nazywa się Free Instance Maybe i to może sugerować, że chciałem ją coś zweryfikować. Tak też było, bo chciałem się upewnić, że Google nie oszukuje nas, obiecując w swoim free tier zupełny brak kosztów dla najniższej dostępnej mocy maszyny wirtualnej, czyli tego F1 Micro. I ten brak kosztów pokrywa wszystko, co jest związane z mocą obliczeniową maszyny, więc RAM i czas wykonywania kodu na procesorze. Natomiast pokrywa tylko 1 GB ruchu sieciowego do i z tej maszyny i 30 GB dysku twardego w miesiącu. Zużycie więcej zasobów sieciowych albo dyskowych wiązać się będzie z naliczeniem nam kosztów ich użycia. Przy niewielkim użyciu, jakiego zapewne w czasie tworzenia gry możemy się spodziewać, to będą koszty raczej w okolicy 5, może 10 dolarów za miesiąc, a $300 kredytu do nowych kont pokryje już większość z nich. Poza nazwą maszyny wirtualnej, kolejną ciekawą informacją na tym zrzucie są opatrzone ikoną żółtej żarówki zalecenia. To są zalecenia mające na celu oszczędności na rachunkach. To jest automatyczna usługa w Compute Engine, która na podstawie zużycia zasobów w ciągu ostatniego miesiąca i kosztów, jakie zostały przez nie wygenerowane, może nam taką lampkę zaświecić przy każdej instancji z osobna, żeby zwrócić uwagę na możliwą optymalizację. Zwykle to jest informacja o tym, że możemy ograniczyć moc procesora czy pamięci RAM, albo w drugą stronę, potrzebujemy zwiększyć moc maszyny przez ryzyko przeciążenia dostępnych zasobów. W wypadku tej mojej małej instancji ta proponowana oszczędność oparta jest o dane historyczne z ostatnich kilku miesięcy, kiedy płaciłem za serwer postawiony na niej miesięcznie około $5, ale w tym momencie od kilku tygodni ta instancja dostaje niemal zerowy ruch sieciowy, więc jej zasoby sprzętowe nie są używane. Także w przypadku mojej instancji zalecenie wyprodukowane w oparciu o te informacje to po prostu wyłącz tę instancję, a kwota oszczędności bazuje na historycznych średnich jej kosztów. Natomiast jest to sprawdzone, że faktycznie te zalecenia działają i po kilku tygodniach są w stanie pokazać Wam potencjalne oszczędności kosztów dla wszystkich maszyn Compute Engine, które uruchomiliście. Druga z tego bardziej tradycyjnych usług serwerowych dostępnych w Google Cloud to Google Cloud Kubernetes Engine. Kubernetes to system służący do zarządzania kontenerami, czyli tym, co wdrożyliśmy poprzednio w Compute Engine i pozwala na uruchomienie i zatrzymywanie skonteneryzowanych aplikacji i na skalowanie ich ilości w oparciu
na przykład ruch sieciowy, obciążenia sprzętowe tych maszyn, czyli limity ich zasobów, czy po prostu ilość działających aplikacji, dzięki czemu możemy mieć pewność, że jeśli nasze aplikacje w kontenerach wyłączą się z jakiegokolwiek powodu, to platforma Kubernetes, która zarządza wieloma maszynami w klastrze Kubernetes, bez potrzeby ręcznej interwencji uruchomi kolejną instancję aplikacji, która właśnie się wyłączyła. Kubernetes jest rozwiązaniem, które pozwoli nam na zdefiniowanie, jak chcemy, żeby wyglądał nasz system składający się z wielu skonteneryzowanych aplikacji. Deklarujemy, ile minimalnie, a ile maksymalnie instancji aplikacji ma być utrzymywane. Skalowanie opierać się może na obciążeniu, a wszystkie kroki potrzebne do wygaszania lub włączenia kolejnych instancji podejmuje już sam system Kubernetes, żeby spełnić nasz pożądany stan systemu. Usługa Google Kubernetes Engine natomiast oferuje nam taki klaster Kubernetes w pełni zarządzany przez Google, więc nie musimy się przejmować, czy poprawnie skonfigurowaliśmy cały ten system, czy mamy wystarczającą ilość serwerów, na których działa sam Kubernetes, czy jest aktualny i poprawnie zabezpieczony. Jest to przed nami zupełnie ukryte. Jedyne, co pozostaje nam do zrobienia, to określenie, jakie skonteneryzowane aplikacje chcemy uruchomić oraz jak Kubernetes ma je skalować. Wdrożenie kontenera w Kubernetes Engine zrealizuję na przykładzie jednego z moich małych projektów w repozytorium GitHub, które zintegrowałem z repozytorium obrazów kontenerów udostępnionych w Google Cloud przez usługę o nazwie Container Registry. Obraz kontenera, który wybrałem, znajduje się w repozytorium Container Registry, już go tam umieściłem, o nazwie GPW Update Ticker, a sam obraz to Update Tickers. Etykiety, które definiujemy w konfiguracji takiego wdrożenia, pomogą nam filtrować aplikacje, tworzyć ustawienia dla grup aplikacji zamiast tylko dla jednej, a na rachunkach miesięcznych, które dostajecie od Google Cloud Platform, są wyszczególnione koszty dla każdej usług z każdej etykiety, które wliczają wszystkie aplikacje, dla których etykieta została użyta. Więc jeśli zależy wam na takim zestawieniu, gdzie etykietami dzielicie sobie jakieś projekty będące w jednym koncie Google Cloud, warto od razu zająć się poprawnym etykietowaniem maszyn wdrożeń od początku. Podczas pierwszego wdrożenia kontenera możecie kilka do kilkunastu minut oczekiwać na krok tworzy klaster Kubernetes. Nie sugerujcie się jednak tym długim czasem oczekiwania. To wdrożenie nowej instancji kontenera na Kubernetes to nigdy nie trwa tak długo. Wliczając czas na uruchomienie aplikacji jest to zwykle poniżej minuty, jeśli zasoby sprzętowe są dostępne. Tym razem długie oczekiwanie spowodowane było wyłącznie utworzeniem warstwy infrastruktury, czyli utworzeniem samego Kubernetesa dla tego konta Google Cloud. Po zakończeniu oczekiwania na wdrożenie kontenera, na nowym klastrze Kubernetes naszym oczom ukaże się widok podsumowujący wdrożenie. Na pierwszy rzut oka możemy dowiedzieć się, jak duże jest zużycie zasobów w ostatnim czasie, ile replik kontenera działa, czy restartowało się z powodu błędów, a w zakładkach na górze możemy przejść również do widoku logów, podstawowego narzędzia, które pozwoli nam analizować problemy oraz możemy zobaczyć historię zmian tego wdrożenia. W przypadku usług sieciowych, które chcemy upublicznić, kolejnym krokiem będzie skonfigurowanie mapowania portów. W wypadku mojego małego projektu serwer HTTP nasłuchuje znowu na porcie 3000, więc mapuje port ruchu przychodzącego do klastra na port 80 do portu 3000 wewnątrz kontenera. Zmiany w mapowaniu portów są niemal błyskawiczne, ale tym razem, podobnie jak podczas tworzenia pierwszego wdrożenia, potrzebny będzie dodatkowy krok związany z infrastrukturą, który może zająć kilka minut. Na tym zrzucie możecie zobaczyć, że jako tryb mapowania w dolnej części tej konfiguracji wybrałem system równoważenia obciążenia, czyli load balancer. To jest opcjonalna usługa, więc musi zostać stworzona specjalnie do tego mapowania i stąd czas tworzenia takiego mapowania się wydłuża. Kiedy konfigurator mapowania portów zakończy swoją pracę, możemy wrócić do ekranu podsumowania wdrożenia i zaraz pod wylistowanymi instancjami kontenera możemy znaleźć publiczny adres IP load balancera, który kierował będzie ruch przechodzący do wszystkich instancji aplikacji, tak żeby rozłożyć go efektywnie. Na samym dole widzicie udostępniające usługi i tam jest właśnie w punkty końcowe ten adres load balancera, natomiast ruch load balancera jest skierowany do podów, które są powyżej i aktualnie są 3. Po kliknięciu w ten adres IP otworzy się nowa zakładka,
i w niej zobaczycie odpowiedź serwera aplikacji, który uruchomiliście w tym wdrożeniu. Wystarczy teraz tylko wykupić domenę, która kierowała będzie pod ten adres IP i możecie zabierać się za podłączenie klienta gry do automatycznie skalującego się serwera w Kubernetes Engine. Domena potrzebna tu będzie stąd, że kiedy będziecie chcieli zmienić to, gdzie serwer się znajduje, jego adres IP się zmieni, to wystarczy wtedy tylko w konfiguracji domeny podmienić adres IP, do którego ona kieruje. Nie trzeba będzie ruszać kodu gry i tworzyć nowej wersji z adresem IP serwera. Mając load balancer, a zanim tak automatycznie skalowane w górę lub w dół skonteneryzowane aplikacje, mamy do dyspozycji potężne narzędzie, które pozwoli nam zbudować serwer gry lepiej radzący sobie z obciążeniami, jakie przyniesie sukces naszej gry, a w czasie, kiedy wystarczy nam tylko kilka instancji, żeby obsłużyć mniejszy ruch, niepotrzebne pody zostaną wyłączone i pozostałe przejmą ich ruch, co zmniejszy koszty utrzymania serwera. Ostatnia część części backendowej to zestaw tych trzech usług Cloud Run, App Engine i Cloud Functions, które widzieliście na infografice. To jest grupa usług, które można określić jako serverless. I chociaż ten termin brzmi, jakby nasz kod był uruchamiany poza serwerem, to należy go rozumieć raczej jako nasz kod uruchamiany będzie na serwerach, do których nie mamy dostępu i dzięki temu nie martwimy się zupełnie o platformę uruchomieniową, o sprzęt. Rozwiązania serverless mają zwykle najpoważniejsze ograniczenia, ale dzięki temu skalują się bez potrzeb konfiguracji dla każdego rodzaju ruchu i w konsekwencji koszty są najbardziej powiązane ze zużytymi zasobami. To zwykle prowadzi do optymalnych wydatków na usługi serwerowe. Ten sam kod, który uruchomiłem w poprzednim przykładzie z Kubernetes Engine, mogę wdrożyć na platformę serverless Cloud Run, używając bezpośredniej integracji z GitHub. Tym razem to jest usługa o nazwie Cloud Build. Wystarczy tylko zalogować się na konto GitHub, kiedy Google Cloud wywoła autoryzację i zgodzić się na integrację dla jednego wybranego repozytorium kodu. Za każdym razem, kiedy to repozytorium zostanie zaktualizowane, Cloud Build wykona instrukcje zawarte w pliku Dockerfile, o którym wspominałem mówiąc o Compute Engine, żeby zbudować nową wersję kontenera, obrazu kontenera i wdrożyć go tym razem na w pełni zarządzanej platformie Cloud Run, która nie pokaże nam żadnych informacji, jakie sugerowałyby, że jakaś jedna konkretna maszyna, instancja maszyny wirtualnej uruchomiła nasz kod. Jest to dla nas zupełnie niewidoczne. Cała ta warstwa sprzętowa, informacje o instancji maszyny, jest zupełnie ukryta, transparentna i nasza aplikacja sprowadza się do jednej głównej metryki, zaznaczonej na zrzucie ekranu zapytania na sekundę. Skalowanie jest kompletne. Kiedy żadne zapytanie nie jest skierowane do naszej aplikacji w Cloud Run, nie płacimy za nią ani grosza. A kiedy otrzymujemy dowolną ilość zapytań, płacimy za czas wykonywania kodu z dokładnością do kilkuset milisekund. Cloud Run jest doskonałym przykładem serverless. Nie ma dla nas znaczenia sprzęt, jedynie ruch, jaki aplikacja otrzymuje i czas wykorzystania zasobów dla każdego zapytania z dokładnością do części sekundy. Domyślnie skonfigurowane najwyższym dozwolonym czasem odpowiedzi w aplikacji działającej w Cloud Run jest 300 milisekund, ale możemy ten czas zwiększyć, nie może jednak przekroczyć jednej minuty. Nie tracimy też wglądu w działanie naszej aplikacji i logi wszystkich wywołań naszego kodu w kontenerze dostępne są w dashboardzie Cloud Run, jeśli będziemy chcieli zdiagnozować problemy z działaniem usługi. Na zrzucie możecie zobaczyć logi z trzech różnych instancji, które otrzymywały zapytania. Nie mam wątpliwości, że dzięki konteneryzacji i orkiestracji, orkiestracja to zarządzanie kontenerów, które teraz dostępne są przez na przykład Docker i Kubernetes, z biegiem czasu te usługi zarządzanych platform uruchomieniowych kodu serwerowego będą coraz bardziej atrakcyjne kosztowo, przez to, że będą coraz bardziej optymalne, coraz bardziej optymalnie będą zużywać zasoby i będą coraz bardziej elastyczne. Koncepcja instancji maszyny jako jednostki uruchomieniowej w ogóle może zostać usunięta z chmurowego słownika, a jej miejsce zajmą wdrożenia, które będą automatycznie skalować swoje zasoby sprzętowe bez wiedzy użytkownika. Administracja takimi zasobami sprzętowymi będzie w pełni transparentnie wykonywana przez zautomatyzowane serwery, natomiast naszą rolą jako użytkowników takich usług chmurowych będzie jedynie dostarczenie repozytorium kodu, który opisuje logikę biznesową. Usługi serverless, takie jak Google App Engine, Cloud Run pokazana teraz i w końcu Cloud Functions, która wymaga od nas podania jedynie kodu funkcji, nawet nie obrazu kontenera i kod ten będzie wykonany w odpowiedzi na zapytanie HTTP. Te usługi dają fascynujący wygląd w przyszłość, w której kod możemy pisać nie do wykonywania w runtime naszego ulubionego języka na maszynie, a bezpośrednio w chmurze, która stanie się dla nas środowiskiem łączącym konfigurację, administrację i wykonywanie kodu.
Inwestowanie czasu w poznanie środowisk chmurowych, takich jak Google Cloud i konkurencji, z pewnością będzie dobrym wyborem. Pokuszę się nawet o stwierdzenie, że zrozumienie działania tych platform i podstawowe choćby doświadczenie, to powinna być fundamentalna wiedza każdego programisty, bo tylko dzięki takiej wiedzy będziemy potrafili dobrze podejmować decyzje, kiedy stoimy w obliczu wymogów biznesowych. Czy to w naszych prywatnych projektach po godzinach, które tworzymy z pasji, czy w firmach, w których pracujemy, gdzie małe projekty mogą szybko być postawione na nogi, kiedy wdrażane są w chmurze. I na koniec chciałbym poruszyć temat komunikacji pomiędzy klientem a serwerem. Wszechobecnym i wydaje się standardowym wyborem metody komunikacji jest przesyłanie danych w tekstowym formacie JSON, korzystając z protokołu HTTP. I ten sposób komunikacji pomiędzy systemami jest bardzo prosty w implementacji. Nawet w JavaScript parsowanie JSON jest wspierane bez potrzeby do włączenia specjalnych bibliotek. Każdy obiekt może zostać zakodowany jako JSON i przesłany w odpowiedzi na zapytanie HTTP. Tak przesłane dane są doskonale czytelne dla człowieka. Debugowanie czy poznawanie dokumentacji API jest bardzo łatwe, kiedy wszystkie obiekty danych czyta się jak kod deklarujący zawartość obiektu. I dzięki niej łatwość w debugowaniu płacimy oczywiście rozmiarem danych przesyłanych w tym formacie. JSON ma wyjątkowo niewielkie możliwości kompresji danych na poziomie formatu i w przypadku naprawdę dużych obiektów czas potrzebny na zakodowanie danych w pamięci serwera do postaci tekstowej JSON, przesłanie ich przez sieć do klienta i tam wykonanie operacji odwrotnej, to może być często największy z naszych problemów, które trudno będzie zoptymalizować bez poważnych zmian w komunikacji. Protokół HTTP jest równie czytelny jak JSON. Każde zapytanie zawiera czasownik get, post, delete itd. I zwykłym tekstem opisuje dodatkowe informacje w nagłówkach. Możemy w nich zawrzeć cokolwiek chcemy, dzięki temu każde zapytanie do naszego serwera może mieć pełną informację potrzebną do wykonania przez kod serwerowy jakiejś operacji. Natomiast my jako obserwator tej wymiany w zapytaniu HTTP i przesłanym tekście JSON w czytelny sposób możemy również zrozumieć wszystko, co zostało przekazane. Jednakże i protokół HTTP w użyciu tradycyjnym dla API przesyłających danych z użyciem JSON może okazać się niewystarczająco wydajny. Na zrzucie ekranu widzicie, jak wyglądają dane przesłane w zapytaniu HTTP z użyciem JSON. Wszystkie nazwy pól, ich wartości są pewnie doskonale zrozumiałe dla każdego. W wypadku, kiedy jakieś zapytanie do naszego serwera nie chce działać, jak się spodziewaliśmy, możemy bardzo łatwo sprawdzić, jak reaguje na różne rodzaje danych wejściowych, pisząc taki obiekt JSON ręcznie. Możemy zmienić nazwę pola, czy jego wartość. Debugowanie z JSON jest bardzo łatwe, nie wymaga specjalnych narzędzi, natomiast pętla zwrotna jest błyskawiczna. Ciekawym wyborem dla jednokierunkowej komunikacji klient-serwer, którą możecie rozważyć, jest gRPC. Również używa protokołu HTTP w wersji drugiej i przesyła dane w postaci binarnej, nietekstowej. Dzięki temu gRPC oferuje znacznie lepszą kompresję przesyłanych danych, co za tym idzie wzrasta wydajność całego systemu w komunikacji klient-serwer. I nie jest niczym dziwnym, żeby komunikacja z użyciem gRPC okazała się dwukrotnie szybsza niż z użyciem JSON przez HTTP. Jednakże użycie gRPC wiąże się z trudnościami. Biblioteki do pracy z gRPC dostępne są dla wielu popularnych języków, jednak nie dla wszystkich, a niektóre z tych istniejących nie są w pełni stabilne. Z uwagi na to, że gRPC nie przesyła danych w formacie tekstowym, a binarnym, niezbędna jest biblioteka do serializacji danych. Taką biblioteką jest na przykład Flat Buffers, open source'owa biblioteka implementująca mechanizm Protocol Buffers, którego używa gRPC. Podobnie jak z samym gRPC, tak i biblioteka Flat Buffers może nie być stabilna i wspierana w języku, którego używacie. To należy sprawdzić. Jednak w wypadku gRPC i protocol buffers mamy do czynienia z danymi binarnymi, więc gdybyśmy podpatrzyli, jak wyglądają dane przesłane w zapytaniu HTTP, nie zrozumiemy z tego nic. Na zrzucie możecie zobaczyć, jak wygląda definicja obiektu flat buffers. Sama definicja jest zdecydowanie wystarczająco czytelna, więc zrozumienie API z dokumentacji, nawet jeśli ogranicza się do takich definicji, nie jest specjalnie trudne. Debugowanie jednak z uwagi na binarny transport danych jest utrudnione, kiedy używamy gRPC i będziemy musieli skorzystać z debugerów języka używanego przez klient lub serwer, żeby zrozumieć, jakie dokładnie dane przesyłane są pomiędzy nimi, co klient wysyła, co dostaje backend i vice versa. Nie możemy tak po prostu zmienić klienta na przeglądarkę internetową czy jedno z narzędzi do pracy z API używających JSON, jak na przykład Postman. Za tę cenę jednak nagrodą jest najwyższa wydajność. Format binarny przesyłanych danych pozwoli nam na bardzo wysoką kompresję. Z mojego prywatnego doświadczenia w reality przypominam sobie jeden przypadek, kiedy zdecydowaliśmy się użyć gRPC i Flat Buffers do komunikacji klient-serwer.
W jednym z naszych projektów gry mobilnej zaimplementowaliśmy usługę serwerową, która serwowała dane mapy świata i punktów zainteresowania w zadanym obszarze oraz kliencką bibliotekę dla Unity, która renderowała tę mapę z danych otrzymanych z serwera. Naszą początkową implementacją było API z użyciem JSON i myślę, że to często jest słuszna decyzja dla prototypu czy dla pierwszej implementacji. Ale z testów gry, która wykorzystywała to rozwiązanie, wysnuliśmy wniosek, że czas pomiędzy otwarciem mapy w grze a pojawieniem się na niej budynków jest zdecydowanie zbyt długi i po wykonaniu profilowania okazało się, że oczywiście największa część tego czasu to czekanie na odpowiedź serwera, ale nawet nie biorąc pod uwagę tego czasu, aż 80% czasu przeznaczonego na wykonywanie obliczeń na kliencie przeznaczone było na parsowanie danych w formacie JSON. Notorycznie kosztowne, bo oparte na tekście. Podjęliśmy wtedy decyzję, że komunikacja klient-serwer w kontekście mapy będzie dużo bardziej wydajna, kiedy transport danych będzie binarny i tekstowy. Zaimplementowaliśmy więc gRPC flat buffers na kliencie i na serwerze i okazało się, że to zmniejsza czas potrzebny na parsowanie odpowiedzi z serwera pięciokrotnie, a czas oczekiwania na tę odpowiedź zmalał o połowę. Wniosek z tej historii, jaki chciałbym, żebyście wynieśli, to pamiętajcie, że dane, które przesyłane są pomiędzy klientem a serwerem, to jest realny koszt, który skaluje się na serwerze z liczbą użytkowników. Natomiast czas potrzebny na kodowanie i dekodowanie przesyłanych danych jest mierzalny zarówno na kliencie, jak i na serwerze gry i powinniśmy to robić. Jeśli macie problemy z wydajnością lub wiecie, że będziecie musieli zmierzyć się z dużą ilością przesyłanych danych, jak na przykład podczas tworzenia od podstaw implementacji mapy do gier, choć nie polecam tego, pamiętajcie, że binarny format danych może być rozwiązaniem, wydawałoby się, beznadziejnych problemów z wydajnością w komunikacji. Na tym slajdzie możecie zobaczyć wszystkie linki dotyczące usług i narzędzi, o których mówiłem. Tutaj polecam sobie zrobić screenshot, jeśli jesteście zainteresowani. I dotarliśmy do końca. Dziękuję wszystkim za uwagę. Na stronie www.reality.co możecie zobaczyć, czym zajmuje się Reality, jakie projekty mamy aktualnie i kogo poszukujemy w rekrutacji. Natomiast poniżej na adres mirek@reality.co możecie kierować wszystkie zapytania dotyczące czegoś, o czym mówiłem teraz w tej sesji, jeśli nie będziemy mieli czasu na odpowiedź na większość pytań. To wszystko i dziękuję za uwagę.